Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Dostatni, nowy prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wolę używać skrót MPK i tak będę dzisiaj mówił. Jasne. Tak sobie przekornie pomyślałem, że może pan sobie ułożył tak rozkład jazdy tramwajów w Poznaniu, żeby dojeżdżać do pracy tramwajem i nie mówię o roli pasażera. No, akurat nie byłoby to trochę technicznie niemożliwe. Zjazd do zajezdni. Oczywiście, zjazd do zajezdni, ale pod domem musiałbym mieć jakąś bocznicę, żeby ten tramwaj móc zaparkować na noc. Natomiast takich technicznych możliwości niestety nie ma. Daleko ma pan do przystanku? 400 metrów. No to tam może stanąć sobie. No, nie, ale tramwaj by musiał gdzieś stanąć, nie? No, bo nie może blokować ruchu liniowego. Żarty żartami, chciałem bardziej powiedzieć, że pan cały czas jest częściowo po tamtej stronie, ja tak powiem, tego bycia pasjonatem motoryzacji tramwajarstwa. No dobrze, ale teraz musi pan przejść za biurko, a to już jest zupełnie inna para kaloszy. Nie wiem, czy mam panu bardziej współczuć, czy gratulować. Znaczy, za biurkiem już siedzę od ponad 20 lat tak naprawdę, a tramwajem też jeżdżę sporo. I jakby ta wiedza zdobyta za, powiedzmy to bardzo kolokwialnie, nastawnika tramwaju, jest jak najbardziej po tym przydatna właśnie za biurkiem, ponieważ za czasów... Nie odklei się pan. Nie odkleje się. To jest raz, że to człowiek jednak zobaczy, faktycznie poczuje na własnej skórze te problemy, z którymi zarówno pasażerowie, jak i motorniczowie, kierowcy się spotykają. A dwa, że na ewentualnych spotkaniach, czy to na przykład w siedzibie miejskiego inżyniera ruchu, czy w zarządzie transportu miejskiego, zarządzie dróg miejskich, to naprawdę mamy przez lata już bardzo dobrze wypracowaną współpracę w zakresie wykorzystywania różnych pomysłów, wdrażania rozwiązań na rzecz poprawy funkcjonowania to komunikacji. To o konkretach, właśnie o poprawie tego. Mamy jeszcze cały czas cień pandemii. Mam wrażenie, że to jest jedna z takich gałęzi komunikacji zbiorowej, która najbardziej dostała w kości, jeśli chodzi o pandemię. Mamy spadki przejazdów osób korzystających z tego. Czy to jest pierwsza rzecz, którą wy się musicie zająć? To są też spadki wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Oczywiście jest to rzecz, którą się zajmujemy praktycznie od ponad roku, bo w momencie, kiedy pandemia została, czy jakby nabrała siły, w marcu Zarząd Transportu Miejskiego ograniczył ilości kursów, w związku z tym my też staraliśmy się elastycznie podejść. Było kilka czynników, które wprowadziliśmy, między innymi 12-miesięczny okres rozliczeniowy dla naszych pracowników, tak aby lepiej wykorzystywać potencjał ludzki. Czyli elastyczny czas pracy. Elastyczny czas pracy, tak. Co dalej? No, część ludzi też pracowała w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, bo mniej tych tramwajów, mniej autobusów wyjeżdżało na ulicę Poznania. Także ten rozkład praktycznie, no nie było tygodnia, żeby służby nie pracowały i gdzieś się tego rozkładu nie dopasowały. Natomiast w tej chwili powoli wracamy już do takiej, bym powiedział, normalności. To widać, że tych pasażerów jest więcej w pojazdach. Ale podobno nie przerosło kursów, jeśli chodzi o to, że nadal jest to takie rozrzedzone. To znaczy teraz akurat mamy ten rozkład letni. Także ten rozkład letni, bym powiedział, jest w takiej formie, jak w normalnych poprzednich latach. Czyli mniej więcej tramwaje jeżdżą... Mniej więcej jeden do jednego, tak? Jeżeli mniej więcej jest jeden do jednego, dokładnie. Roku. No dobrze, skończy się okres letni, wrócicie do normalnego rozkładu, czy cały czas czekacie na dane pandemiczne? Nie, takie są założenia, że od września jakby rozkład jazdy wróci na normalny zimowy schemat. Oczywiście, no, życie czasami pokazuje. Na przykład z ubiegłego roku mogę panu powiedzieć, sytuacja w październiku i nagłe zamknięcie cmentarzy na 1 listopada Wszystkich Świętych, czyli praktycznie w ciągu jednego wieczora przeprogramowanie, przygotowanie rozkładu jazdy na następny dzień, tak aby nie wyjeżdżały dodatki cmentarne. No tak, bo to jest taki dzień, kiedy zawsze to są, więcej tego to jest naprawdę sztab ludzi i wiele działań, które czy to jest na to trochę tak, że owszem, ludzie pewnie wrócą, no bo chcecie wrócić do tej komunikacji. Pytanie, czy nadal nie odstraszają ich jednak ceny? Ja nie wiem, na pewno pośrednio ma pan też dostęp do władz miasta, bo wszystkie symulacje, które też część radnych przedstawia, no mówią, że na tym miasto bardziej straci niż zyska. Efekt jest odwrotny od zamierzonego, bo po prostu ludzie powoli będą mimo wszystko, no owszem, może i mieli ochotę, no ale za te pieniądze kto będzie jeździł? Znaczy tak, no, z góry zaznaczę, że za taryfę biletową wiem, no, jako przewoźnik nie odpowiadamy. Mówię o takim miękkim wpływie, jako ten, który wozi, który może mówić, panie prezydencie, nie chcę wozić powietrza. Natomiast powiem z własnego przykładu. W tej chwili, czy od czasu jak jestem członkiem zarządu MPK, to również mam bilet
już nie jeżdżę jako pracownik MPK na przejazdówkę, czyli normalnie poruszam się na kartę PK i powiem tak, ja na swoim przykładzie uważam, że ta komunikacja nie jest komunikacją najdroższą w kraju, ponieważ jednak ta oferta biletowa, czyli im więcej jadę, tym mniej płacę, jest korzystna i tak naprawdę... Ale gdyby tak zrobić ogólną symulację, to jest to prawdopodobnie najdroższa oferta w kraju. No powiem tak, nie da się tego przełożyć jeden do jeden. Nigdy nie można tak porównywać, ponieważ jednak każde miasto ma inną specyfikę, inną ilość połączeń, inne warunki przejazdu, także no... Pewne tego typu symulacje naprawdę by trzeba było dobrze przeprowadzić, żeby faktycznie one były. Myślę, że najważniejszą symulacją jest głosowanie nogami. Tych, którzy chcą wchodzić i korzystać z komunikacji, to oni tak naprawdę powinni odpowiedzieć. Nie wygląda to najlepiej, jeżeli chodzi o te statystyki. Dysponujecie takimi statystykami takiego spadku? No bo no, niestety był ten spadek. Jak to wygląda w tym momencie? Jest jakieś odbicie? To znaczy tak, generalnie dysponujemy, ale to oczywiście są dane Zarządu Transportu Miejskiego, który analizuje, czyli wie, jaką ma wielkość sprzedaży biletów, ile osób korzysta. Jesteśmy cały czas oczywiście z nimi w kontakcie, natomiast tak, w tej chwili, tak jak powiedziałem, widać, że ludzie zaczynają wracać. Nie ma może tego wszystkiego, co było wcześniej, przed laty, to jednak widać, że praca zdalna troszeczkę zmieniła zwyczaje. Druga sprawa też studenci. My liczymy na to, właściwie miasto myślę też liczy na to, że jednak od tego października ci studenci wrócą. Pytanie, czy wrócą w takiej formie, jak to było kiedyś, ponieważ no jednak ta pandemia przyniosła kilka aspektów nowych w dziedzinie naszego życia. Że niektóre rzeczy można robić bez... Nagle się okazuje, że nie trzeba, prawda, przyjeżdżać na weekend do Poznania, żeby odbyć pewne zajęcia, bo można się połączyć online. To ta jesień taka niepewna będzie, bo trochę nie będzie wiadomo, jakie liczby, jak to wszystko będzie wyglądało. No niepewna będzie, ponieważ tak, no wszyscy liczymy na to, że jednak poziom wyszczepień w jakiś sposób zahamuje transmisję tego wirusa, czy przynajmniej zmniejszy skutki. Natomiast co będzie, tego nikt nie wie, tak naprawdę zobaczymy. Panie prezesie, macie wystarczająco rąk do pracy, do tego, żeby ten nastawnik obsługiwać, bo z kierowcami to chyba jest taki stały problem i wiem, że też korzystacie z usług firm zewnętrznych. Sporo Ukraińców, z tego co wiem, jeździ też na przykład. Tak, zgadza się. Na chwilę obecną mamy, bym powiedział, dosyć dużą fluktuację, jeżeli chodzi o prowadzących. Jest to związane z odejściami ludzi już na emerytury. Druga sprawa, no faktycznie na rynku pracy. Jaki Wojciech Tulibacki na przykład. Jaki pan prezes Wojciech Tulibacki, dokładnie. Druga sprawa to jest też taka, że jednak no, ludzie poszukują ciekawszych ofert. Konkurencja na rynku jest. W tej chwili troszeczkę gdzieś się ruszyło w tej branży turystycznej. W momencie, kiedy był okres pandemiczny, to zaobserwowaliśmy, że dużo osób kierujących, szczególnie kierowców autobusów, jednak przyszło do nas, bo gwarantowaliśmy możliwość stałego zatrudnienia. A nie macie jakiegoś takiego wyrwy, która sprawia, że pan drży codziennie, że nie będzie pan. Nie, na chwilę obecną jest, bym powiedział tak, że nie ma sytuacji takiej, żeby nie wyjechał autobus czy tramwaj na ulicę miasta. Oczywiście działania prowadzimy, no, staramy się wszelkimi możliwymi sposobami dotrzeć do ludzi o możliwość podjęcia pracy w MPK. Natomiast trudność jest też taka, że zarówno na stanowisko motorniczego, jak i na stanowisko kierowcy trzeba przejść odpowiedni kurs, trzeba mieć też pewne predyspozycje, a z tym też jest ciężko na rynku, powiem szczerze, ponieważ no, to jest ciężka praca i trzeba czasu na pewno na przeszkolenie. Tak. Pan zajmował się przez wiele lat nadzorem ruchu, to już zdradziliśmy, że od iluś lat jest pan za biurkiem, stety, niestety. Natomiast ten sposób, w jaki jeżdżą poznańskie tramwaje szczególnie, niektórzy to nazywają zwierzęciem stadnym, czyli jedzie tramwaj, zanim jedzie za chwilę następny, podobnej linii, a potem jest długa, długa wyrwa. Czy pan ma jakiś pomysł na optymalizację tych kursów? Bo pewnie to się każdemu gdzieś tam nasuwa, jak obserwuje takie stada właśnie, na przykład jedenastek na mieście. Powiem w ten sposób. Jest to temat bardzo złożony i myślę, że to tak bym mógł dużo na ten temat w tej chwili opowiadać i wytłumaczyć. To tak mniej więcej na minutę. Faktycznie zdarzają się sytuacje takie, że na pewnym ciągu komunikacyjnym w jednym czasie jedzie kilka tramwajów. Natomiast na to trzeba spojrzeć i od tego też są ludzie, bo to zarówno po naszej stronie, jak i po stronie Zarządu Transportu Miejskiego, którzy opracowują tak zwaną synchronizację minutową odjazdów.
I ta synchronizacja powoduje to, że to się spogląda globalnie na sieci, nie tylko na przykład na odcinek ulicy Głogowskiej, ale też jakie konsekwencje na przykład rozkład jazdy na Głogowskiej niesie ze sobą na Warszawskiej, tak, na trochę, PST. Trochę taki efekt motyla. I to jest taki troszeczkę kompromis, a mając na uwadze jednak też to, że w tej chwili no, mamy znowu ten Poznań dosyć mocno rozkopany. Kiedy z nie inwestycji, był. Ale dokładnie, ale w tej chwili faktycznie to są takie kluczowe miejsca, bo to jest centrum, to jest Śródmieście, przez Śródmieście jedziemy tym torem tymczasowym na placu Wiosny Ludów. W związku z tym to bardzo warunkuje rozkład jazdy. I ja sobie zdaję sprawę, bo powiem szczerze, jak czasami stoję na przystanku, to też widzę takie rzeczy i dociekam, czy nie można było lepiej, i się okazuje, że kurczę, niestety jest to system naczyń połączonych i nie zawsze się da. Natomiast tu zapewniam, bo ja zanim pracowałem w nadzorze ruchu, to pracowałem przez 10 lat w inżynierii ruchu, zajmowałem się rozkładami jazdy. Także pojęcie o tym mam. Tutaj mi nikt czy to ma... będzie takie pańskie oczko w głowie? Będzie pan próbował optymalizować? Tak samo autobusy, które stają na czerwonych światach i tam oczywiście, ta fala ich oczywiście. Nie a tutaj zielone. Muszę powiedzieć, że tutaj prowadzimy już od tak 2-3 lat bardzo zaawansowane działanie właśnie z Zarządem Dróg Miejskich. I od bodaj 2018 roku wprowadziliśmy nowe rozwiązania, czyli wykorzystywanie tak zwanego sygnału VDV z autobusów również, gdzie nie potrzeba buspasa. Natomiast autobus wcześniej daje znać, jakby autokomputer w autobusie daje znać do sterownika sygnalizacji, że się zbliża i na przykład sterownik może mu przyspieszyć fazę zielonego światła lub ją wydłużyć, żeby ten autobus na przykład nie utknął, nie? Tak mamy na przykład na ulicy Grochowskiej. Bardzo by się przydało. Czy ja kiedyś zapłacę w autobusie, w tramwaju kartą, czy muszę z tym bilonem dzwonić po mieście? A to również pytanie akurat nie do nas, czyli do Zarządu Transportu Miejskiego, ale mogę gdzieś uchylić rąbka tajemnicy, że trwają różnego rodzaju rozmowy i przygotowania, żeby jakby iść z duchem czasu. To bardzo krótko zapytam jeszcze o plany zakupowe, jeśli chodzi o tabor, bo tak myślę sobie o tych tramwajach na przykład 40-metrowych lub dłuższych. Są takie pomysły? Są pomysły i przede wszystkim w tej chwili mamy, no czekamy na rozstrzygnięcie wniosku, który złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to bardzo odważna perspektywa zakupu po 84 autobusów wodorowych. O, to po Koninie w takim razie, który no, ma mieć pierwszy. Koni ma mieć pierwszy, jeden autobus wydzierżawiony, tak. A wy chcecie kupić tak a my chcemy kupić, ponieważ no, był bardzo duży poziom dofinansowania zakupu tych autobusów, 90% finansowanym, czyli my byśmy płacili 10%. Natomiast z takich informacji, które na chwilę obecną mamy, które wiceprezes Lorkowski nam przekazał, do końca wakacji, mając zakończyć negocjacje w tym temacie, więc tutaj będziemy wiedzieli, czy faktycznie będzie to taka ilość, czy może mniejsze dofinansowanie, tego w tej chwili nie wiem. Natomiast na pewno ten wodór jest przyszłością, tak? I tutaj na to będziecie próbowali przestawić. Na to będziemy próbowali przestawić. Oczywiście nie wykluczamy także możliwości zakupu autobusów elektrycznych. To wszystko zależy od tego, jakie będą kwoty dofinansowań, to jest, jakie będą w ogóle dostępne środki. No i druga sprawa to jest to, o czym pan wspomniał, tramwaje. Tutaj musimy również szukać i w tej chwili przygotowujemy się do tego, aby przygotować całą specyfikację. Też pod zamówieniem nowych tramwajów również są te dłuższe uwzględniane. Tutaj będziemy też z ZTM-em rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że w jaki sposób pandemia też prowadziła pewne ograniczenia. Także zobaczymy. One są przewidziane w planie inwestycji. Pytanie poza konkursem. Czy tramwaje nam zmatowieją? Bo niektóre gamy są takie ciemniejsze niż To nie jest matowy, tylko to jest kolor tak zwany zieleń perłowa. Ona to lakier z domieszką perły. Tak zwał. Ale podoba się panu, rozumiem, tak? Podoba się, ale tutaj, czy trochę, że tak powiem, będzie mniej oczo wyraziście? Tu było tak, była dyskusja całkiem niedawno na temat odcienia zieloni poznańskich tramwajów. Ja myślę, że to jest temat, do którego gdzieś możemy wrócić, być może nawet w kwestii jakiegoś plebiscytu, bo uważam, że to nie ja tak powinienem dyktować, jaki kolor powinien być zielony. Niech wypowiedzą się mieszkańcy. A panu się podoba? Ja wolę ciemniejszy. Ja też. W takim razie to będziemy lobowali obaj za tym kolorem. Jasne. Może nam się uda. Krzysztof Dostatni, nowy prezes MPK w Poznaniu, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.